tak byłam w maluchach. Pamiętasz to jeszcze, Bingo? Tak mi się wydaje. Bob spędza u ciebie cały weekend. Wymyślasz jakieś superaśne zabawy i robisz fotki, a potem wkładasz je do albumu Boba. Tutaj Bob w odwiedzinach u Kacperka, a tutaj u Helci. Widzę, że znasz się na karate, Bob. O, imponujące. Z tobą to lepiej nie zadzierać. A to jest fotka z wakacji, na które pojechał z panią Terrier. Pamiętam. Pani Terrier zabrała go ze sobą do Szkocji. Rety, Bob, trochę się nazwiedzałeś. Mam nadzieję, że u nas nie będziesz się nudził. Zadbamy o to, co nie? Tak! Hej, to moje, puszczaj! Puszczaj, Bob, to jest taty! Ostrożnie, tatku, on zna karate. Okej, to ja wam zrobię fotkę. No dawaj, króweczko, podejdź trochę bliżej. No dobra, uśmiech, Bob. To chodźmy, Bingo. Nie odwracaj jeszcze tych kiełbasek. Dobrze się stało. Oj, ale kto teraz nazbiera tej trawy? Hasło! Diplodoki. Bingo już się z nami nie bawi. Miodzia, teraz ty zbierasz trawę na miksturę. Co? Ja jestem strażnikiem. Teraz już nie jesteś. O, Łatko, a ty możesz być zbieraczką trawy? Nie, dzięki. Ja też lubię być strażnikiem. Ale to ja krzyczę hasło najgłośniej ze wszystkich. Hasło! No to odpuśćmy sobie tę trawę. Użyjemy... paczki po chipsach. To nie zadziała. Czemu nie? To chipsy kiełbaskowe. Rodzice przecież właśnie smażą kiełbaski. No to spróbujmy. Ale kto będzie stał na straży? Ty możesz, Blue, ja idę szpiegować. Hej, że co? Ja chcę szpiegować! Hasło to bez sensu. O, Bingo, chyba idzie gość. To ja będę szaloną podusią. Nie, ty jesteś szaloną pomocniczką. Dzień dobry. To musisz nacisnąć dzwonek. A, no dobra. Pozwolę sobie przyciszyć ten dzwoneczek. Zrobione. Sprawdźmy, jak brzmi teraz. Dzień. No i pięknie. Dzień dobry, jak pan się ma, bo my dobrze. I ja również. Czy macie wolne pokoje? O tak, znajdzie się wolny. Ale z telewizorem? Ma się rozumieć. Tędy proszę. Dziękuję. Bingo, zanieś mu walizkę. Nie, mam na imię Gąbka Trąbka. A no tak, zanieś mu walizkę, Gąbko Trąbko. Ja mam bardzo ważną sprawę do załatwienia z samego rana, więc bardzo bym prosił, aby nikt mi w tym nie przeszkadzał. O, nie będziemy. Mamy taki piękny pokój. Jest w nim królisiowa lampka nocna oraz zabawki. Podziękuję. Wrzuć monetę, wygrywaj nagrody. Cha-ching! Ta maszyna nie przyjmuje niewidzialnych monet. Idźcie do pracy zarobić pieniądze. Mamu, dasz nam prawdziwe monety? Mówiłem, idźcie do pracy. Cóż, jak pościelicie rodzicom łóżko, to dam wam 20 centów. Chodźmy, Bingo! Mam na ciebie oko, łapaczu. Proszę bardzo, moneta. Cha-ching. Din, 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 din. Masz jedną szansę. Powodzenia! Ja bym chciała delfisia. Do bagażnika? Tak, poproszę. Co tam się dzieje? Chwilunie, szanowny panie! Można się przejść i rozprostować nogi. Ja nie mam czasu na takie rzeczy. Przesunąć to. No już, jestem bogata, pani. O, rety. Dokąd jedziemy? Klik. Zabieram Melisandę do Hopsolandii. Się robi! Ej, no, przecież mieliśmy jechać na lotnisko. Melisandzie się bardzo śpieszy. Okej. Spokojnie, to pewnie po drodze. Włączymy nawkę. Tylko nie nawka. Bip! Nawko, poprowadź nas prosto do Hopsolandii, dobrze? Dobrze. Wyszukuję szybką trasę do Hopsolandii. Jedź dalej tą drogą, przez 500 metrów. Dzięki, nawka. Z nawką będziemy na miejscu rachciach. No, ja mam nadzieję. Bip, bip! Och nie, Melisanda ma nudności.
Czemu nie wydajesz płetwalowych dźwięków? Właśnie. O, bo płetwal postanowił sobie trochę odpocząć. Proszę, nie przestawaj. To zabawne. Mamo, czemu tata już nie wydaje tych dźwięków? Czy to możliwe, że majestatyczny płetwal błękitny wstydzi się wydawać zabawne dźwięki przed innym tatusiem płetwalem? Przecież to nie ma sensu. Pewnie, że to nie ma żadnego sensu. No już dobra, dobra. Cóż, na pewno płetwal wykaże się odwagą, gdy będzie gotowy. Tymczasem piratki nadal były uwięzione w brzuchu płetwala, powoli tracąc nadzieję na ratunek. Już po nas! O, chwila, moment. Wiem, jak możecie wydostać się z jego brzuszka. Ojej, ale piratki nie słyszały strażniczki latarni. Tkwiły w brzuchu głośnego, zazwyczaj płetwala błękitnego. Kupmy fasolkę w puszce na obiadek, Rito. Co mówiłaś, Janino? Sklep już zamknięty, Rito. Słucham? Mówiłam, że sklep zamknięty. I ja. Nie przejmuj się nią, Złotko. Ona tylko szuka fasolki. Gdzie jest fasolka? Myślę, że najlepiej będzie. Janino, wstawaj. To tylko mała babunia Drzemka. Oj, w tym sklepie nie mają fasolki. Co masz pod ubraniem? Och, nic takiego. Hej, proszę zapłacić za tę fasolkę. Biegnij, Rito! Piknęłam fasolkę. Robimy tylko to, co robią babunie. One nie nickują. Właśnie, że tak. Mamo, kto ma rację, ja czy Bingo? A, spytajcie tatę. O, tak! O, mogę w czymś pomóc, mała żabko? Rebe. Cześć, mała żabko. Może kupisz jedną rurę? Och, nikt ode mnie nie kupuje. Skąd ja wezmę dolce-śmolce? O, tańczysz? Cóż, ja zawsze kochałem taniec. Bebe! Zobaczymy, czy coś pamiętam. Bebe! No dobra, nie mam już nic do stracenia. Wezmę sobie chleb. No, to teraz do tostera. Kromka chleba jeden i kromka chleba dwa. I siup. A teraz będę przeglądać gazetkę i czekać, aż tosty będą idealnie... Co? Tosty gotowe. Coś krótko to trwało. On nie jest gotowy. Jeszcze raz, tosty! Nie, nie, nie. Naprawdę muszę iść. Potrzebny ci jest... Jakiś... No, nie wiem. Sok! Tak, sok! Sok, 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 sok! Cóż, no lubię napić się soczku. Hurra! Więc co w mojej lodówce nada się na dobry soczek? Psst, czym ty jesteś? Ananas albo jagoda czarna, jeżyna. Dobrze, teraz ty mów. No, a następny zwierzak nie jest już taki milutki. Oto smrodliwy pawian gbur. Niebieska małpka! Cóż, miałam nadzieję, że zwierzęta będą trochę bardziej ruchliwe. Co za gbur! Odsuń się, Ruziu! Ej, wstawaj, małpiszonie! Pokaż naszym gościom, że potrafisz nie tylko się wylegiwać. Co? Małpa śpi! Małpa śpi! Dość tego! Ach, teleniuchu, pokaż, jak tańczysz! Och, jej! Małpa zrobi łupcie! Ech, szkoda czasu. Chodźcie, pokażę wam kukabury. Chodź z nami, Ruziu! Thank you.
Blue, przestań dokuczać siostrze. Ale to ona zaczęła! Ty zaczęłaś zaraz po mnie. Nie życzę sobie żadnego dokuczania. Nieważne, kto zaczął. A tato to ciągle nam dokucza. Co? Ja? Kiedy? Na przykład hasło. Podaj hasło. Przepuść mnie. Wybacz, przechowujemy tutaj ściśle tajne dokumenty. Kto nie zna hasła, ten nie wchodzi. Może kokosy? Słone paluszki? Tato! To nie jest dokuczanie. To właśnie jest dokuczanie. A jak zmieniasz nam imiona? Ale co w tym niby złego? Znudziły mi się wasze imiona, dzieci. Chyba je pozmieniam. Że co? Od teraz nazywasz się Szaralinda. Szaralinda? A ty jesteś Tina. Tina? Tato. Tak, Szaralindo? Nie nazywam się Szaralinda. Au. Siadaj w fotelu z papieru toaletowego i zastanów się nad swoim zachowaniem. Fotel toaletowy? To niesprawiedliwe, mamo. Dlaczego Ruzia nie musi iść do kąta? Ona najbardziej nabroiła. Bo to moje ulubione dziecko. Naprawdę? Ruzię kochasz najbardziej? Tak. Ruzię kocham najbardziej. O, rozumiem. To ja sobie tu posiedzę, aż pozwolisz mi wyjść. No, dobra. Super. Mogę jakoś pomóc? Chyba się nie da, kolego. Nie bierzemy kartek, misiu. Odłóż je, no już. Nie, Rusia chce kartki. Twój brat już się chyba dość nasiedział w fotelu z papieru toaletowego. Idziemy, Ruziu.